Mateusz Żukowski, Lafayette24SFDPL. Mateusz, największa niespodzianka tego wieczoru. Powiedz, czy taki był plan na walkę, żeby po prostu ubić w boksie Mariusza? Taki był plan. Wiem, że Mariusz dobrze kopie, ma dobre nogi, także starałem się ciąć jak najbardziej dół i rozbijać mu konsekwentnie ten dół, by nie próbować trafić go w głowę. Taki był plan. Stawiałeś, że Mariusz wytrzyma do tej trzeciej rundy po tylu ciosach, które przyjął, bo przyjął ich naprawdę dużo. Twardo ma głowę, trzeba przyznać. Ciężko powiedzieć. Fajnie się walczyło, także ja czułem jego dystans dobrze. Czułem, że mogę sobie pozwolić na jakieś tam kiwanie. Że nie może mi zagrozić, także sobie swobodnie walczyłem. Powiedz, jak ci się podoba walka na gali zawodowej, oprawa, sama atmosfera. Jest to coś, co na pewno zapadnie w twojej pamięci, czy raczej wolisz zawody amatorskie z taką kameralną oprawą? Trzeba przyznać, że naprawdę profesjonalne podejście tutaj w Ząbkach. Bardzo fajna gala, bardzo fajnie wszystko przygotowane. Na 5 plus. Na pewno zostanie to w mojej pamięci jak najwięcej takich startów. Bardzo fajne, bardzo pozytywnie. Powiedz, bo tu usłyszeliśmy, że jesteś zawodnikiem tradycyjnego jiu-jitsu, tak? Jeśli się nie mylę. Sportowego jiu-jitsu, też tak. Trenujemy. Generalnie trenujemy. A starty w MMA jakieś ci się zdarzały? No mam amatorskich. Widzę, że bluzę masz Bad Boya, to na pewno. Mam amatorskich kilka walk nabitych, także tam się szykuje zawodowy start w MMA. Także o proszę, kiedy będziesz zawodowo walczył? 18 października. W Mińsku Mazowieckim. Mińsku Mazowieckim. No będziemy na tej gali. To się zobaczy. Kto będzie twoim tam przeciwnikiem? Rafał Sępkowski. A Rafał Sępkowski z klubu F4, znamy tak oczywiście. Żeśmy mieli okazję spotkać się na zawodach przyrodowych amatorskich, akurat tam się nie krzyżowaliśmy rękawic, ale mieliśmy okazję się spotkać, także zobaczymy, jak to wypadnie na zawodowym. Zobaczymy. Kto jest autorem twojego dzisiejszego sukcesu, powiedz? Muszę podziękować sponsorom, którzy mi pomogli, lokalowi Fregata w Mikołajkach, grupie w Wiosce Żeglarskiej, grupie Amax oraz Galindi. To są osoby, które mnie wspierały w wyjeździe dzisiejszym, także dziękuję bardzo. Gratuluję jeszcze raz zwycięstwa. Widzimy się oczywiście 18 października w Mińsku Mazowieckim. Fajny kalafior, przerwę ci. Na szczęście widzowie mogą zobaczyć to na innych filmach, nie na tym. Mateusz Żukowski dla portalu Fight24 SFDPL. Dziękuję. Dzięki bardzo.